wykorzystaj swoje umiejętności i zastosuj je podczas zdjęć plenerowych. Wystarczy, że poprosisz parę młodą, żeby stanęli na jakimś neutralnym tle. Objęli się i uśmiechnęli się w twoją stronę. Jestem przekonany, że takie zdjęcia wykonujesz i nie sprawi ci to żadnej, kompletnie żadnej trudności. Zamiast słowa poproszę uśmiech albo uśmiechnijcie się, możesz ująć to nieco zabawniej, typu wypuśćcie uśmiechy w moim kierunku lub coś podobnego. Na pewno to zabrzmi trochę bardziej przyjaźnie niż uśmiechnijcie się. Wariacje tego zdjęcia mogą być różne i kadry mogą być także różne. Od ujęcia całych postaci do takiego planu, którego tutaj nie omawiałem na kursie, a który nazywa się planem amerykańskim, czyli cięcie poniżej kolan. Nie omawiałem, ponieważ jest to plan, który za dużo nie wnosi, nie ma jakiegoś takiego zdecydowanego skoku między jednym a drugim planem. Więc tak jak wspomniałem, te plany mogą być różne, mogą być to portrety, mogą być to całe postacie. Zrób kilka ujęć, kilka planów tego samego zdjęcia. Jeśli chodzi o okoliczności wykonania tego zdjęcia, to ja fotografowałem stojąc po przeciwnej stronie mola, natomiast para młoda oparta o barierki, skierowana w moją stronę plecami w kierunku morza, w kierunku klifu. Aby w przyjemny sposób rozmyć tło, zastosowałem tutaj przysłonę wartości 4 i ogniskową 150 mm. To spowodowało, że postacie są odwzorowane prawidłowo i tło jest w bardzo przyjemny sposób rozmyte. Pamiętaj o takiej prostej i dobrej zasadzie, żeby używać czasu naświetlania, a przynajmniej starać się używać czasu naświetlania, który jest odwrotnością ogniskowej wyrażonej tutaj w milimetrach i jest to ogniskowa odnosząca się do pełnej klatki, czyli po staremu na film 35 mm o formacie klatki 24x36 mm. To zdjęcie zostało wykonane przy zachodzącym słońcu. Słońce świeciło z tego kierunku. Widać, że ta część twarzy jest oświetlona ciepłym bursztynowym światłem. Daje to przyjemny światłocień. Tu jest jaśniej, natomiast tu jest nieco ciemniej. Natomiast jest to bardzo, bardzo subtelne, ponieważ to zachodzące słońce było za chmurami. Niemniej ta plastyka jest tutaj lepsza niż w świetle zupełnie rozproszonym. Czyli inaczej mówiąc, jest tutaj lekkie wypełnienie światłem bocznym. Nawiasem mówiąc, takie światło możesz uzyskać świecąc lampą halogenową z odległości metra, półtora metra, ustawiając je od pary młodej. Byłby bardzo, bardzo podobny efekt świetny, czyli ciepłe światło i lekki światłocień od lewej strony do prawej strony twarzy.